Cześć Romeczku, pozdrowienko ode mnie i od Arka, czyli Bartka, Zem jak miłość, pasjonaci aut, czyli Marcin, Arek, pozdrawiają pasjonaty aut, czyli ciebie, Romeczku. No i wiesz, jakbyś tam wyrwał jakąś furkę z Niemiec, jakby tam Niemiec mocno płakał i udało ci się ją ściągnąć do Polski, to pozdrowienia. Hej. Krzysztof, podobno ty tam jakieś furki z Niemiec ściągasz, to rozejrzyj się tam jakąś taką ładną bryczką, no mają kieszeń tylko, pamiętaj. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Bez zmian. Trzymaj. Jest i policja, dużo piasku. Trzy straże pożarne, więc jak tu mamy jechać? Aż tam nie złamało, a ktoś chyba. No nie wygląda to. O ja pierdzielę, jeden tu, drugi tu. Jest dzwonek, wymuszenie. Pyk. A lamaciarze już na miejscu. Skąd oni to wiedzą? Tak szybko. Byliśmy na pikniku rodzinnym w sobotę. Nabyłem balon motocykl 20 zeta. Tatuś, tatuś, jest dzień dziecka, a ja mam takie marzenie. O, chodź chłopie, chodź. Z Helem, teraz wam coś pogadam przez Hel, bo obiecałem żonie, że wam powiem coś helowo. Uwaga, będę łykał. Dzień dobry wszystkim, chciałam was pozdrowić bardzo serdecznie, bo ten Hel bardzo dobrze na mnie działa. A więc pozdro 600, a nawet 700 dobrze trzyma. Czekajcie, o, wykończyło się. Dajcie szansę jeszcze raz. Zareklamuję teraz niemieckie platy, na których stoją bardzo fajne samochody. Samochody są zagraniczne, japońskie, chińskie oraz belgijskie. Czasami też są auta z Niderlandów. Moi mili, tutaj Krzysztof Zaremski. Oj, przechodzi mi to już, Jezus. A łyknę jeszcze raz. Chyba zostawię na jutro. Dzień dobry, to znowu ja. Chciałem się przywitać, ukłonić i pozdrowić jak najgłębiej, najniżej właściwie i zachęcić do wyjazdu ze mną. Cholera, jakie to jest wszystko dziwne. Ja pierdykam, przechodzi, zostawię resztę na jutro. Kurde, fajny temat. Tym Helem chyba będę musiał częściej preferować. Czy to jest szkodliwe na głowę? Zażyłem magnez, więc nie wiem czy... Zostawię na jutro resztę. To będę gadał. Jutro nie, jutro w Niemcach, sorry. Pozdróweczki dla was, 600, a nawet 700, hej. RMF FM mówi, że 7.00 z haczykiem, a pan Roman ciśnie już do piekarni i z samego rana, by mnie z głowy wypadnie później. Chcę pozdrowić mojego sąsiada. Stawiam na pana Krzysztofa. Krzycho, cześć. Małżonka przejdzie do mnie. Ty, Zaremski, no tu na ogród, bo cały czas gdzieś tu plumka czołówka z twoich filmików z YouTube'a. Dzięki. Przejmij kierowcy, to ja mu z awaryjnego. Cały czas gdzieś plumka za płotem czołówka. Zaremski vlog, także uprzejmości ukłony panie sąsiedzie. Jak jeszcze pan mnie raz pomyli, że z panem Staszkiem z piekarni, to sprawa się rypnie. Przypominam, światło było włączone ostatnio, a pan gdzieś się włóczyłeś po nocach. Wiem, wiem, pan Piotr mówił. Dobra, to tyle. Słuchajcie, mam takie przemyślenie, bo jak ostatnio robiłem na placach materiał, zresztą jak co wyjazd, to kurde, jeden z panów oglądających samochód miał do mnie pretensję, żal i wyskoczył na mnie. Panie, nie kręć pan mojego auta. Kurde, wie pan co, za każdym razem chcę pokazać widzom, którzy siedzą przed telewizorami, laptopami, palmtopami, komórkami i Nokiami 3210. Chcę pokazać, co tu się dzieje. Oczywiście przecież twarzy nie widać. Głos prawie w ogóle nie wchodzi. Tylko auta ceny, wie pan, wypasik. Rocznik, przebieg, te same. Proszę pana, ja sobie nie życzę, pan kręcił moje auta. Panie, mówię, nie wkurzaj mnie pan, bo wtedy ja już ostro, wiadomo, że z liścia teraz trzeba przyjdzie przyfandzolić. Jak pan jest testował 15 aut, to wszystkie będą pańskie. Umówmy się tak, które pan kupisz, a gość ma 15 koła euro. Gruba akcja. Za 15 euro można już dom postawić w bardzo fajnym stanie surowym. Rybka jakaś. Umówmy się tak, że który pan kupi, a później ten materiał wykasuje, wytnę, wypiernicze. Chyba dobra. A jako, że nic nie kupił, bo nic nie było,
panowie, mając 15 tysięcy euro, musicie wiedzieć, czy chcecie mieć, o tym mówię często, czy chcecie mieć Super B, nową 17 rok, czy chcecie mieć, kurde, A6 fajną, tam, ale kilkuletnią, ale jednak A6, a Super B, jest porównanie klasy jakości i tych tematów. I nie ma co fikać, że Zaremski kręci, bo to nie kręci dla siebie, dla jaj, że lubi być operatorem przez opalonych, gonionych na placach. Też ostatnio znów dwóch, którzy pozwalali mi kiedyś, chodź, hopie, chodź, pokaż tutaj, co ja tu mam. Jakoś tak szef mówi, żeby nie pokazywać. A czemu, Achmed, nie napiszesz cen na szybach? A nie. A propos, nie wtykaj palca, iu. Tam gdzieś się nie powinien. Bo wiesz, ty przychodzisz, ja tobie daję cenę, bo cię znam, tu od lat łazisz, daję ci cenę, zresztą jak moi kumple wszyscy pozostali, to jest przestroga dla widzów, którzy ze mną tam jeżdżą, daję ci cenę atrakcyjną, żeby już nie targować, po co szczepić język. Nie ma czasu, każdy jest biznesmanem i jest cena minimalna, taką ci podaję i za taką jest do wzięcia. Jak przychodzi ktoś zupełnie nowy, po świeże pieczywo, temu cenę fuk do góry, tam ciutkę utarguję, a i tak zawsze na takim nowym mam lepiej niż na handlu z tobą. Ale wiem, że ty konkretnie, a nowy będzie jęcą, pomozi nowi jęcą. Albo Zaremski, gdzie pan jesteś, chodź pan tu, bo mam BMK i chciałem jeszcze utargować. A jaka? No trójka. Ale jaka trójka? No taka trójka. 2.6. Ile utargowane? 3.300. Nie wiem, czy mogę coś zrobić. A co tam? Nawigacja, Bixenony, Park Czorniki, skóra, szklaneda. Przenosimy się do Gliwic, a tam Toszecka. Cego już tam lecę. A dlatego 3.300 ma przerysowane dwoje drzwi. Była cała, to by kosztowała. No co więcej? Kurde, jaki korek. A co to się tu dzieje? A1. Przy Europie Centralnej, światła przywrócili. No Irbnicka w no dobra. Kierunkach. Weekend minął fantastycznie w całej Polsce. Dzięki kontaktującym się za kontakt. Dobry. Jakoś mam poświatek, bo znowu był w niebie. Moi mili, jeżeli dzwonisz do mnie, zapisujesz się, pozdrawiam kolegę z Milicza, na pewniaka na wyjazd. Gadasz, kurde, super, wszystko fajnie ułożone. I na drugi dzień SMS, że jednak odwołujesz. Chciałem ci w ogóle dzwonić, gadać, marnować czas swój. Szanuj swój czas, szanuj mój, skoro wiesz, że nie pojedziesz, to powała się pchasz. Nie tylko do tego kolegi, do pozostałych również. Ja chcę cię pogadać. To są pewno jakieś telefony zaufania. O, mi mrygnie zielone, jak jestem w połówce jakoś. Co to taka za dziwna jazda? O, poszli. Jakieś takie dziwne sytuacje. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dobrze, no to my co, szybkę na bok. O poranek Rześki. Naród zaspany. Nissan Juke, matko święta. Projektant Multipli wciąż żywy. A propos Juka, ktoś się mnie pytał, czy są na placach. No Z2 widziałem, ale jakoś się wstydzę podejść. Nie wiem, chyba że tanie to wezmę. Ale jak ktoś ma życzenie, takie naprawdę obsesje. Szukam RAV4, kurde, dwudrzwiowej w benzynce, 5-6 rok. No póki co same pięciodrzwiowe. Sport Coupe niestety do tej pory, bardzo mi przykro. Nieosiągalne, robię co mogę. Szukam, moi mili, czego szukam? 308 szukam. Kontakt non stop. Dzięki za kontakt, Miro Przeworsk. Pozdrawiam wuja, pozdrawiam pana, matko święto śmieciarka, pana Gienia, pozdrawiam Eryka i ciebie, Mirku, i zarzuciłem temat na weekend, jak to prosty człowiek, czyli my wszyscy, pomaga lekarzowi, który się był zatracił. Kurde, ale temat, opis jest fantastyczny, która pana doktora Darka zrobiła opis jak dziecko dla taty prawdziwy, kurde. Wiecie, serce rośnie i serce się kroi w kawałki. Peugeot 605, coś wspaniałego. Co to była za limuzyna? Ten ostatnio w tym stopie ktoś nie stanął, byłem świadkiem, jak panowie policjanci akurat szczęśliwie stali. I to był moment. Stop jest po to, żeby stopnąć
i zastopować. Także co, kochanieńcy, 4, czyli jutro, czy właściwie nie wiem, kiedy ten materiał pójdzie, pewnie pojutrze. Pojechane, 11 i co wtorek, 11 i co wtorek, latamy sobie spokojnie. Wszystko dzieje się według schematu, prostego, łatwego, przyjemnego. Kto chce kupić brykę, kupuje, kto nie chce kupić, jedzie na wycieczkę i dubie w nosie. Ale warto jechać, warto kupić. Co bardziej, pazerni kupują po dwie, a były przypadki, że pazerniak, rekordzista, kupił 4 sztuki. Dacie wiarę. 4 samochody w ciągu 7 godzin, bo gdzieś około tyle czasu mamy na zakupy. 7 godzin to nie jest mało, żeby kupić auto. Cisza mi tu. Sorry. Kamera mówi, że co? Że mgła. A, motorosa. Sekundeczkę, mam temat. Znaczy właściwie się już pożegnam, bo ten temat, który zaraz zrobię, będzie na początku tego filmiku i będą jaja. Cześć. Co to jest za pogoda dzisiaj? Jak ktoś nie ma klimatyzacji, ten ma dzwonek spocony na maksa. A byczysko jakieś na rowerze, o plecach wojskowy. Nie zadzieraj z fryzjerem. A propos wezera, Mariusz dzisiaj w robocie, jesteś opie, bo muszę młodego przyprowadzić ze Szczeciną, żeby go opitrasić. Słuchajcie mnie, moi mili, bo dzieje się zwykle dużo dobrego. Ktoś wysłał mi kolejny link o pomocności dla potrzebującej osoby. Czyli kolejny żywy, sprawdzony temat będzie zarzucony. Akcja Niemieckie Place trwa regularnie, ma się jak najlepiej. Brązowe, modne okulary, jak najbardziej trendy. Co to jest? Akacja, jak pięknie kwitnie. Pamiętam akację z czasów, jak chodziliśmy do dziadka na czereśnie i po drodze była cała aleja, na której rosły morwy. Czajcie morwy, takie coś, takie nawet nijakie w sumie, a takie słodkie, smaczne nawet. Były i takie białe, i takie kolorowe, czyli bardzo bordowe. Morwa to była gitara i tam właśnie były drzewa akacjowe, pięknie kwitły i pachniały. Wtedy, że jako jeden rower był na 4, to nie było za dobrze, za wesoło i za bogato. Ale mieć rower 1 na 4, gitara. Jeden prowadził, jeden bagażnik, jeden taki na rudze, jak zwana sztangla. Z Niemiecka pewnie. I tak sobie człowiek dawał radę, jak się w trójkę od dziadka jechało. Było pięknie. Teraz takie, wiecie, w każdym domu 5 samochodów. Każdy fika. Ja tu mam przygotowany, wiecie co, jeszcze na kolejny poranek. Mam jeszcze przygotowany motocykl. Mam nadzieję, że cały gaz nie ucieknie. Będę mógł do was jeszcze przemówić tym moim znakomitym cienkogłosem. Kto to dzisiaj do mnie dzwonił? Bardzo ważny. Ach, będę pozdrawiał przecież, co ja gadam do was. Stanisław z Legnicy. Stasiu, proszę ja ciebie. Emilka i Przemek. Emilka 15-latka, jak się okazuje. Przemek ma 12 lat. Tata Stanisław prosi, żeby was pozdrowić, bo Przemek nie ma ciągotek motoryzacyjnych, a natomiast Emilka potrafi sprawdzić w aucie wszystkie płyny. Wie, gdzie jest olej, gdzie jest hamulcowy. Proszę ja was, wie, gdzie się oliwę wlewa, wie, gdzie spryskiwać. Emila, no szacun. A ty, Przemo, czy ty grasz w Minecrafta? 12-latek, dajcie spokój, strzeliłem. To może być pudło, ale wszyscy grają, to troszkę organizacji motoryzacyjnej musisz przyjąć na klatę. Stanisław, pozdrawiam ciebie i dzieciaki, wszystkiego dobrego. Bawmy się wszyscy i żyjmy jak najdłużej. Wczoraj moja małżonka dała na Facebooka zdjęcie babci swojej, Bronki, i jej siostry, bo się dziewuchy wczoraj trafiły na pogaduszce na ganku. Łącznie dziewczyny mają, żebym mnie przestrzelił, 18, 187 lat. Nie przestrzeliłem. 187 lat mają laski i trzymają się dobrze. Jak moja tyle pociągnie, mam nadzieję, że pociągniemy z sobą w górę z tymi latami. 46, czyli mam 9 minut. Jeżeli nie będzie korka, zdążę. Jeżeli będzie korek, będę na styk. Także pełen luz. Ja się wrócił na judo. Podałem wam filmik. Fajnie. W niedzielę ma zdawanie na żółte pasy. Kolejny krok. Pozdrawiam Gorlice, które się okazało nie są z Nowosądeckiego. Ktoś tam je opierdzielił.
tylko bliżej Krakowa. Czy w Gorlicach są góry gorce? Popierdzieliłem znowu? Spoko, w ogóle się tym nie zrażajcie. Że mi się coś majta, ja to tam wszystko na pałę robię. Na pałę, czyli z głowy. Także jak ktoś nie ma dzisiaj klimy, 31 stopni. A na niemieckich przedmieściach we wtorek ma być 34. Kolejcie, tam nie ma parasola. Czapka z daszkiem, butla z wodą. Kebab ostatnio, chłopaki właśnie zaatakowali budę z kebabem. Najpierw stali przy oględzinach samochodu typu Honda Civic UFO, mając za plecami budę z kebabem 2,5 metra dokładnie, ni mniej, ni więcej. Skończyliśmy oględziny kebabu, chciałem powiedzieć. Oględziny kebabu skończyliśmy, czyli Hondy. Zapłacone, pakujemy się, a oni by tak jeszcze na kebaba. Chłopy, robota musi lecieć, chłopy, chłopy, was dam każdemu. Balon z helem, będziemy gadać w samochodzie, to się skończą żarty. Także tak to było. Nie marnować czasu, to nie wycieczka harcerska krajoznawcza. O, Honda City, co to za owoc japońskiej technologii myśli kreślarskiej. O, szlak, jest korek. Mamy jak czas? 48, 7 minut. Różnie mówią. Powinien być cwańsi, czekajcie. I z Lewusa, bo tu jest stania 5 minut, a tu możemy koło Poczty Polskiej. Tylko troszkę się musimy namanewrować. O, puściutko. I co, kochani, zapieprzamy na te nasze place. Dziękuję miłym paniom, które do mnie wydzwaniają. Kawasaki, jakie mam maskę, skurczybyk. Musi z Allegro. Dzień dobry. O, nikogo. Czyli będzie nieźle. Znak stop mówi o tym, że... A spróbuj nie stanąć. Także działamy na tych placach, wszystko się dzieje idealnie. Czwartego mamy temat już jakby za nami. 11 dwa miejsca wolne. I tak później po kolei, po dwa, po trzy miejsca na wtorek. Ktoś tam pytał, czy organizujemy jakiś piątek wyjazd. Kurde, możemy zrobić jakiś wyjazd piątek, tylko muszę mieć ze trzy osoby, żeby dały to wpakować, żeby się mi to na paliwo chociaż zwróciło. Resztę już sobie dokręcę na miejscu. Za co YouTube mnie polubi. I Google powiedzą, gościu, ty znowu dał fajny materiał. No czadersko, no nikogo, no jak tam można stać w korku, skoro tu nie ma korka. Takie czasy. Czekajcie, 6-6. Volvo tak nie cofamy. 6-6. Już to będzie. Aj, prosiłbym moi mili nie robić ze mnie guru motoryzacyjnego, bo ja naprawdę nie jestem specjalistą od samochodów. Nie znam się, wiecie. Większość kurczy taki scenik 4x4. Wie pan ten taki rocznik, wie pan ten taki. Ta łezka, to dobre będzie auto. No, kurde, kolega ma chyba z 15 lat, Janusz, pozdro Janusz. Ksywa pana Sewicz, bo podobny jest do Lady Punka, także naprawdę bliźniak skubany. Kiedyś z Zakopanem dostał za pół ceny z panie, bo góral z nim zrobił zdjęcie. A mu pan za pół ceny. Janusz, pozdro dla ciebie. I proszę panów, nie mam pojęcia, czy to auto jest dobre, czy złe, no co ja wam doradzę. Każdy kupuje to, co lubi, albo kieruje się jakimiś opiniami z Google, czy nie daj Boże opinią szwagra, który kiedyś widział takie auto i może coś na ten temat powiedzieć. Zamknę szybę, bo mi szeleści. Ale szwagier, jak jest takim prawdziwym szwagrem autentycznym, czyli nie jest rodziną, to może na przekór czasami źle doradzić, wiecie. Ech, te szwagry. Szwagry. Pamiętacie historię szwagrów, o której opowiadałem na jesień? Może jeszcze kiedyś ją przytoczę, bo jali dawaj szwagrowie po auta, także to jest na pół godzinki gadania. Wiadomo, że żaden nie kupił, ale zerkali na siebie, co też który maca. Natomiast jak dozbierali szmalu i każdy z nich pojechał osobno, to każdy kupił. Były to golfy, ale to temat, inny temat. Póki co pozdrawiam Jasia z Łukowa, pozdrawiam Łącko.
moją ekipę. Pozdrawiam. O, pisiorków ze środka Polski ulubionych moich. Co taka nieodzywka jakaś? Co by tam w tym Kaliszu czy Radomiu? A, po tych wyborach was tak uniosło, ech wy pierniki. Że no hale do góry. Bardzo dobrze. Jest elektorat. Są czasy, trzeba sobie radzić jakoś. Każdy musi się pilnować. Coś mi tu pani polówką wyje, żeby na mnie wyje. Przepraszam, bała. Tylko silnik był. Czekajcie, widzę linię, czyli dam radę cofnąć. Skoro widzę jedną, to wiem, że się w drugiej też zmieszczę. Zbliżamy się do Juliety. A, troszkę jeszcze. Mamy haka. Thank you, I thank you, my friend. Dziękuję. Piękna pogoda. 30 stopni. Spadło? Może i dobrze, bo to 16. No tak, ja gadam cały czas. Jak nie na helu, to gadam bez helu. Jak nie z helu, to z Zakopanego. Pozdrówki dla was, lecę do roboty, bo coś tam jeszcze muszę przygotować na wyjazd, bo ja to nagrywam we wtorek. Nie, czekaj, w poniedziałek. We wtorek jedziemy, a pewno to puszczę w czwartek. Taka zmyłka. Mylimy tropy cały czas. Cześć, trzymajcie się. Pozdrawiam pana kierowcę. Wszyscy spotkajmy się 8 czerwca na pikniku Charlotte Aveo. W salonach czekają nowości. Który obmachał mnie w kurku. I najlepsza oferta pod słońcem. Mam nadzieję, że pan nie oglądasz tego podczas jazdy. Tych moich tutaj, proszę ja was. Gadulstwa. Ale chciałem też pozdrowić pana, który ma brata. A więc tak, zapisanie na wyjazd. Halo, Kowalski, dobra. Potwierdzenie SMS-ikiem kilka dni temu jadę. Chociaż późno odpowiedź, bardzo późno, bardzo. Reakcja zerowa, można powiedzieć. Dzień przed wyjazdem potwierdzam SMS-em lub telefonicznie. Jak ktoś SMS-a nie odpisuje, dzwoni. Tym razem dzwonił pan kierowca. Dzień dobry, czy ja pana zabieram? Pan kierowca? Niebieski but, coś tu trąbi. Kierowca niebieski but. Pozdrawiam pana kierowcy. Jedzie pan z nami po auta dzisiaj? Jutro? W sensie? Was? Nie, więc nie wiem. Pan kierowca? Wyluzowany, Magda Dusina wpierdzielał, mówi. Zapytam jeszcze raz. Żona, do auta. Do auta. Po auta, do Niemiec, wyjazd, organizacja, zapisany. Kęty Podlesie. Pozdro 600. Jezus, panie, to mój brat. Dawaj, bra, halo, bra. Jest okej, bruder. Wszystko ustalone idealnie. Także jak podajecie numer brata, czy chyba go odbiera, niech tam ktoś wie w domu jeszcze, że się wybieracie. Żeby nie było, że nikt nie wie, a uciekacie z domu na cały dzień. Po jakieś auta. No i tak to właśnie bywa. Jeżeli jedziecie bez wiedzy z żony, bez jej zgody, pamiętajcie, że mogą być z tego kłopociki. Kobiety lubią wszystko wiedzieć. Ach, lubią, muszą wszystko wiedzieć. Nie ma ściemy, że tam coś do pracy, że L4, że coś. Nagle przyjeżdżasz nowym, błyszczącym tiko na gazie. Żona mdleje z radości, bo widzi: Marian, tylko na gazie, żeś przywiózł od Niemca. Takie niespodzianki są niewskazane, ale gdyby to był Mercedes albo inny BMW, to ja rozumiem. No i tyle różnych porad. 29 stopni, ja pierdykam. Ależ okolica wspaniała. Pozdrawiam Koszalin, pozdrawiam Bieszczady, pozdrawiam Grzesia w Lublinie z ekipą. Pozdrawiam wojsko z niemieckiej granicy, panie Jacko Zagacisza. Pozdrawiam pana, imię ukryte, Laweciarza ze Świecka. Pozdrawiam opaków z Poznania, z Łodzi, z Gdańska, z Sopota, z Sopotu, Olsztyna, z Sokółki. Sokółka, bo was mam ciągle dług, także jak coś, to pamiętam o tym. To były początki właśnie podpinek tak zwanych, stąd nie poszło mi całkiem fajnie, a wręcz poszło do dupy. U was mam cały czas dług, pamiętam o tym. Pozdrawiam was mocno. Pozdrawiam teściową. Mam nadzieję, że pani butów nakupi w Szczecinie na kolejnym wyjeździe. Jeszcze więcej niż ostatnio. Takie właśnie historie się dzieją.
międzyludzkie. Pozdrawiam Szczecin, Szczecinek, pozdrawiam pana ze Stargardu szczecińskiego, pana mechanika. I bardzo gorąco pozdrawiam osoby mi nieżyczliwe. Ja pozdrawiam naprawdę serdecznie. Czekaj. Bo coś tu wyje gdzieś. Już można jechać, co pan tam tym Golfem stoisz. Ja rozumiem, że bez turbo, ale bez jaj. Marzy mi się zrobić test od mojego kolegi Rafała. Test Audi 100 z lat 80. moi mili. On tym autem jeździ, nie wiem czy 25 lat, może więcej. Jeździ nim codziennie do pracy. Właśnie rozglądam się, bo często tu stoi. Mam nadzieję, że kiedyś namówię go na to, żeby mi pożyczył na pół godzinki sztukę. Audi 100, czujecie to? Ten luksus z lat 80. Tę niemiecką technologię? Ja pier papier, to było coś. Nie widzę, widocznie pracy jeszcze, albo jest za wcześnie. Pozdrówki dla was, lecę dalej, bo wiecie, robota się pali w rękach. Hej, a cześć. Na ogromnej szybkości pozdrawiam pana piekarza ze Zgierza. Otóż pan piekarz był w trakcie wkładania do pieca podczas rozmowy ze mną 4 zacnych placków, ale autentycznych na piekarni. A dzwonił do mnie z tematem wyjazdu, żeby zbadać inne niemieckie piekarnie, ich technologię, ich zakwas. Co tam dosypują ciekawego do tych swoich tematów ci chłopcy pełni opalenizny na obliczach. Oraz temat najważniejszy, obiecał synowi wyjazd na niemieckie place. Dlatego synek gimnastykuje się nad matematyką. Już mu tam dobrze schodzi końcóweczka. Nad fizyką też niełatwo. Kto jest ścisły, ten jest ścisły. Kto jest humanem, ten jest humanem. I trzeba się troszkę pogimnastyczyć. Także gościu, fizę zdajesz. Lecimy z tatą zbadać, co tam u Niemca na piekarniach słychać. Także Zgierz, pozdrawiam. To był fajny telefon. Bo przepraszam pana, muszę 4 placki zarzucić, placki do peca. Haha, dobra. Ja prawie się pastwiłem nad kotletem z grilla. Z cycka kuraka. Dlatego wiecie. Jasna cholera. Nie ma tłustego, nie wisi tłuste. Chociaż różnie mówią. Cholera. Dobra, cześć dzieciaki, trzeba się brać. Idę kupić jakieś jedzenie w Tesco. Na jutrzejszy tajny wyjazd. Nie wjeżdżamy na przejście dla pieszych. Z dzieckiem, kurna, w foteliku, te Romek na rowerze. Bym cię cyknął. Czy przejście dla pieszych jest dla rowerzystów, czy dla pieszych? Poddajmy to dyskusji. Ja pierdzikam, ale bym się wywalił w gościa. Schodnika prosto, fu, kierownik wycieczki, to on jedzie. Książę, można powiedzieć. Że kamerka nie była w drugą stronę zarzucona. Nareczka. RMF FM mówi, że 7.00 z haczykiem. A pan Roman ciśnie już do piekarni. I z samego rana, by mi z głowy wypadnie później. Chcę pozdrowić mojego sąsiada. Stawiam na pana Krzysztofa. Krzycho, cześć. Małżonka wczoraj do mnie. Ty, Zaremskiego tu na ogród, bo cały czas gdzieś tu plumka czołówka swoich filmików z YouTube'a. Dzięki. Uprzejmi kierowcy, to ja mu z awaryjnego. Cały czas gdzieś plumka za płotem czołówka. Zaremski vlog, także uprzejmości, ukłony panie sąsiedzie. Jak jeszcze pan mnie raz pomyli, że z panem Staszkiem z piekarni, to sprawa się rypnie. Przypominam, światło było włączone ostatnio, a pan gdzieś się włóczyłeś po nocach. Wiem, pan Piotr mówił. Dobra, to tyle. Słuchajcie, mam takie przemyślenie, bo jak ostatnio robiłem na placach materiał, zresztą jak co wyjazd, to kurde, jeden z panów oglądających samochód miał do mnie pretensję, żal i wyskoczył na mnie. Panie, nie kręć pan mojego auta. Kurde, wie pan co? Za każdym razem chcę pokazać widzom, którzy siedzą przed telewizorami, laptopami, palmtopami, komórkami i Nokiami 3210. Chcę pokazać, co tu się dzieje. Oczywiście przecież twarzy nie widać. Głos prawie w ogóle nie wchodzi. Tylko auta ceny, wie pan, wypasik.
roczny przebieg ten samochód. Proszę pana, ja sobie nie życzę, pan kręcił mój auto. Panie, mówię, nie wkurzaj mnie pan, bo wtedy ja już ostro, wiadomo, że z liścia teraz trzeba przyjdzie przyfandzolić. Jak pan jest czasowo 15 aut, to wszystkie będą pańskie. Umówmy się tak, które pan kupisz, a gość ma 15 koła euro. Gruba akcja. Za 15 koła euro można już dom postawić w bardzo fajnym stanie surowym. Krytka jakaś. Umówmy się tak, że który pan kupi, a później ten materiał wykasuje, bytne, wypiernicze. Chyba dobra. A jako, że nic nie kupił, bo nic nie było. Panowie, mając 15 tysięcy euro, musicie wiedzieć, czy chcecie mieć, o tym mówię często, czy chcecie mieć Super B, nową 17 rok, czy chcecie mieć, kurde, A6 fajną, tam, ale kilkuletnią, ale jednak A6, a Super B, jest porównanie klasy jakości i tych tematów. I nie ma co fikać, że Zaremski kręci, bo to nie kręci dla siebie, dla jaj, że lubi być operatorem przez opalonych, gonionych na placach. Też ostatnio znów dwóch, którzy pozwalali mi kiedyś, chodź, pokaż tutaj, co ja tu mam. Jakoś tak szef mówi, żeby nie pokazywać. A czemu, Achmed, nie napiszesz cen na tych, cen na szybach? A nie. A propos, nie wtykaj palca, iu. Tam, gdzie się nie powinno. Bo wiesz, ty przychodzisz, ja to daję cenę, bo cię znam, tu od lat łazisz, daję ci cenę, zresztą jak moi kumple wszyscy pozostali, to jest przestroga dla widzów, którzy ze mną tam jeżdżą. Daję ci cenę atrakcyjną, żeby już nie targować, po to szczępić język. Nie ma czasu, każdy jest biznesmanem i jest cena minimalna, taką ci podaję i za taką jest do wzięcia. A jak przychodzi ktoś zupełnie nowy, po świeże pieczywo, ja mu cenę fuk do góry, tam ciutkę utarguję, a i tak zawsze na takim nowym mam lepiej niż na handlu z tobą. Ale wiem, że ty konkretnie, a nowy będzie jęcą, pomozi nowi jęcą. Albo Zaremski, gdzie pan jesteś, chodź pan tu, bo mam BMK i chciałem jeszcze utargować. A jaka? No trójka. Ale jaka trójka? No taka trójka. Z 2.6. Ile utargowane? 3.300. Nie wiem, czy mogę coś zrobić. A co tam? Nawigacja, Blixenony, Park Czorniki, Skóra, Szklaneda. Przenosimy się do Gliwic, a tam Toszecka. Tylko już tam lecę. A dlatego 3.300 ma przerysowane dwoje drzwi. Była cała, to by kosztowała nieco więcej. Kurde, jaki korek! A co to się tu dzieje? Przy Europie Centralnej, światła przywrócili. No, Irbnicka w no dobra. Kierunkach. Weekend minął fantastycznie w całej Polsce. Dzięki kontaktującym się za kontakt. Jakoś mam poświatek, bo znowu był w niebie. Moi mili, jeżeli dzwonisz do mnie, zapisujesz się. Pozdrawiam kolegę z Milicza. Na pewniaka na wyjazd. Gadasz, kurde, super, wszystko fajnie ułożone. I na drugi dzień SMS, że jednak odwołujesz. Chciałem cię w ogóle dzwonić, gadać, marnować czas swój. Szanuj swój czas, szanuj mój cel, skoro wiesz, że nie pojedziesz, to powała się pchasz. Nie tylko do tego kolegi, do pozostałych również. Jak chcecie pogadać, to są pewne jakieś telefony zaufania. O, mi mrygnie zielone, jak jestem w połówce, jakoś to taka za dziwna jazda. O, poszli. Takie dziwne sytuacje. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Mamy co, szybkę na bok. O poranek Rzeźki. Naród zaspany. Nissan Juke, matko święta. Projektant w Multipli wciąż żywy. A propos Juka, ktoś się mnie pytał, czy są na placach. No, Z2 widziałem, ale jakoś się wstydzę podejść. Nie wiem, chyba że tanie to wezmę. Ale ktoś ma życzenie, takie naprawdę obsesje. Szukam RAV4, kurde, dwudrzwiowej w benzynce, 5-6 rok. No póki co same pięciodrzwiowe. Sport coupe niestety do tej pory, bardzo mi przykro. Nieosiągalne, robię co mogę. Szukam, moi mili, czego szukam? 308 szukam. Kontakt non stop. Dzięki za kontakt, Miro Przeworsk. Pozdrawiam wuja, pozdrawiam pana, matko święto śmieciarka, pana Gienia, pozdrawiam Eryka i ciebie, Mirku, i zarzuciłem temat na weekend. Jak to prosty człowiek, czyli my wszyscy,
pomaga lekarzowi, który się był zatracił. Kurde, ale temat. Opis jest fantastyczny. Która pana doktora Darka zrobiła opis jak dziecko dla taty prawdziwy. Kurde. Wiecie. Serce rośnie i serce się kroi w kawałki. Peru 605. Coś wspaniałego. Co to była za limuzyna? Ten ostatnio w tym stopie ktoś nie stanął. Byłem świadkiem, jak panowie policjanci akurat szczęśliwie stali. I to był moment. Stop jest po to, żeby stopnąć i zastopować. Także co, kochanieńcy? 4, czyli jutro. Czyli właściwie nie wiem, kiedy ten materiał pójdzie, pewnie pojutrze. Pojechane, 11 i co wtorek? 11 i co wtorek? Latamy sobie spokojnie. Wszystko dzieje się według schematu prostego, łatwego, przyjemnego. Kto chce kupić brykę, kupuje. Kto nie chce kupić, jedzie na wycieczkę i dubie w nosie. Ale warto jechać, warto kupić. Co bardziej, pazerni kupują po dwie, a były przypadki, że pazerniak, rekordzista, kupił 4 sztuki. Dacie wiarę, dacie wiarę. 4 samochody w ciągu 7 godzin, bo gdzieś około tyle czasu mamy na zakupy. 7 godzin to nie jest mało, żeby kupić auto. Cisza mi tu. Sorry. Kamera mówi, że co? Że mgła. A, bo to rosa. Sekundeczkę, mam temat. Znaczy właściwie się już pożegnam, bo ten temat, który zaraz zrobię, będzie na początku tego filmiku i będą jaja. Cześć.